Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regress. I've become a little stronger now. 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 You cashed in on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. A little stronger now. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. O, Dawidzie, jakbyś tylko troszeczkę mógł czułość mikrofonu zmniejszyć. Ojej, czekajcie, popsuł mi się. O, teraz jest wszystko elegancko, tak więc jeszcze raz. Witamy. Jeszcze mikrofon zmniejsz mi czułość, proszę, bo tak cię. Staram się to zmniejszyć. Okej. Dokonajmy szybkie korekty. Szybki korekt. Zacznijmy. Nasze temaciki, jakie mam dzisiaj poruszyć? No po prostu expo, turnieju, całej tej reszty. Kurde, nie mogę zmniejszyć tej czułości. Nie wiem dlaczego. W ustawieniach mikrofonu? Czekaj, jest. Głośność jest, ale nie mogę w ustawieniach zmniejszyć. Tak, było to widać na wizji. Dobra, to ja sobie po prostu to przyciszę, myślę, że będzie w porządku. Nie mogę zmniejszyć. Dobra, to teraz już powinno być wszystko ok. Dobra, to tak już oficjalnie. Jeszcze raz witamy wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj przy okazji poprzedzających kwalifikacji do Hussars Cup oraz do bardzo dużego wydarzenia, jakim ma być Innovation Esports Grab. Innovation... Jejcie, przepraszam, już troszeczkę się tutaj, troszeczkę zamieszania, czyli poprzedzające wydarzenia Touch the Future, tak? Touch the Future Expo oraz co się z tym wiąże, turnieju Hussars Cup. Dzisiaj porozmawiamy sobie z właścicielem Innovation Esports Group, spółka z o.o., tak więc jest to już zarejestrowana spółka, no i całym inicjatorem akcji właśnie Touch the Future oraz Hussars Cup, tak więc jest ze mną Dawid Mrachacz, witam cię Dawidzie, dobrze cię widzieć. Witam serdecznie. No tak, bardzo duża sprawa. Touch the Future Expo, impreza odbywająca się w Sosnowcu. Może troszeczkę opowiesz nam o całym pomyśle na tę imprezę, skąd w ogóle pomysł, no i jak się może za to zabrałeś? Czy masz jakieś doświadczenia w tego typu organizacji? Sportem zajmuję się około 15 lat, jeżeli chodzi o organizację imprez. Będzie tego też coś w zbliżonej liczbie. Zajmowaliśmy się kiedyś turniejami charytatywnymi, koncertami, turniejami sportowymi. Również organizacją, budową pewnych obiektów sportowych, jak boiska, więc doświadczenie mam, jeżeli chodzi o organizację wszelakiego typu imprez.
Tego typu impreza zrodziła się tak naprawdę 2-3 lata temu, tylko brakowało u nas możliwości oraz kadry związanej z tego typu imprezami oraz również problemem było to, gdzie to rozegrać. Tutaj akurat dzięki Zagłębiu Sportu oraz temu, że współpracowaliśmy z nimi podczas tegorocznego WOŚP-a na terenie właśnie Sosnowca, postanowiliśmy stworzyć tego typu imprezę właśnie jak Touch the Future oraz turniej sportowy Hussar Cup, na który serdecznie zapraszamy. No tak, zaraz z tego co pamiętam mają rozpocząć się otwarte kwalifikacje do turnieju Hussars Cup. Jeśli dobrze pamiętam, jest to 6-7 marzec, poprawnie się pomyliłem. Tak, pierwsze eliminacje są 7-8 marzec, następnie będzie 7-8 marzec, następne kwalifikacje będą kolejny weekend i tak do 29 marca. Czyli 4 razy będą eliminacje otwarte, które może brać udział każdy. Następnie zwycięzcy każdej z eliminacji automatycznie dostają się na turniej finałowy na terenie Expo Silesia, tak na terenie Sosnowca, podczas stałych finałów Hussar Cup, a miejsca 2-4 dostają się do zamkniętej kwalifikacji, gdzie będą na nich czekać 4 drużyny, które zostaną wybrane podczas zgłoszeń według rankingów Haltili. Duża sprawa, jeśli chodzi również o nagrodę, też wygląda to zacnie, z tego co pamiętam, aktualnie jesteśmy na poziomie 15 000 dolarów, jeśli dobrze pamiętam, oczywiście cała pula może wzrosnąć, tak, wyjściowo. Mam nadzieję, że wzrośnie przynajmniej dwukrotnie, takie totalne minimum, to jest pula na razie wyjściowa. Akurat i to podkreślam, że to są, chodzi o pulę samofinansową. Nie liczymy jeszcze puli przedmiotów, które też również powinny się pojawić oraz innych rzeczy, jak na przykład specjalny puchar, który przygotowujemy na zamówienie, czy również możliwość zrośnięcia puli finansowej, pieniężnej, prawda? No tak, zgadza się. Jak dużo osób pracuje nad projektem? Ile takiego swojego własnego, prywatnego czasu musisz poświęcić na, że tak powiem, ogarnięcie tego wszystkiego? Obecnie na wruszenie z tym wszystkim doba dla mnie to jest za mało. Pracuję nad tym 6 osób, jeżeli chodzi o głównych koordynatorów, a osób niższego szczebla jest kilkanaście, więc tutaj akurat nie jest taka mocno zbudowana kadra i cały czas się powiększa, ponieważ dochodzą do nas nowe osoby z nowych dziedzin, które chcą po prostu z nami współpracować i również serdecznie zapraszam osoby, które chcą pomóc przy projekcie, chcą się wybić we sporcie, chcą pokazać, że coś potrafią. Zapraszamy również do współpracy. No piękna sprawa tutaj, no mam nadzieję, że mnie też widzisz w jakiejś roli. No dobrze wiesz Sebastianie, że tak, że dobrze wiesz, że my tutaj akurat wchodzimy bardziej w interakcje z osobami mniej rozpoznawalnymi. Pozwól mi udawać, że jestem skromny. No nie wychodzi ci to. Nie no, żartuję. Staramy się przede wszystkim pomagać nowym osobom w branży tutaj. Też wiadomo, korzystamy z doświadczenia już dość osób, które siedzą w tym długo, ale bardziej skupiamy się na tym, by wprowadzać nowe osoby tutaj. Żadnego, nie ustalamy żadnego nepotyzmu czy po prostu propagowania osób, które już mocno w tym siedzą i mają spore znajomości. Bardziej staramy się zbudować coś nowego na bazie nowych osób, które chcą po prostu otworzyć nową bramkę rozwojową nie tylko dla siebie, ale również dla innych osób powiązanych z e-sportem. Również mogę zdradzić, że na samym Expo pojawiły się dwie premiery dwóch dużych, naprawdę bardzo dużych projektów, które obecnie tworzymy. Nie wiem, czy to będzie w formie już finalnej, czy to będzie w formie po prostu bardziej demo przedstawienia projektu, ale to będzie coś, czego jeszcze chyba na tym rynku nie było. Mnóstwo czasu, mnóstwo pieniędzy na pewno idzie w taki projekt. Zważywszy na fakt, że jest to Sosnowiec, ostatnio gruchnęła też informacja o nadchodzącym Game Clashu, który też będzie mniej więcej w tych okolicach, jeśli chodzi o czerwiec, tak? No bo tutaj... Weekend wcześniej.
Tak, weekend wcześniej. Jak dobrego odbioru się tutaj spodziewasz z całej imprezy? No, Sosnowiec, będzie to tak na dobrą sprawę chyba pierwsza tak duża inicjatywa sportowa. Jeżeli chodzi o Gliwice, odbiór ludzi akurat... i drużyn, może tak. O. No tak, jeżeli chodzi o to, to się akurat bym nie martwił. Brakuje w kraju ogólnie imprez tego typu. Znaczy jest kilka takich, takich wyróżniających się, tylko nie ukrywam, jest taki dość duży prześwit między tymi, tymi terminami. Mm-hmm. Dlatego uważam, że mi się wydaje nawet to, że są dwie duże imprezy blisko siebie, czasowo oraz lokalizacyjnie, będą mogły, może nie rywalizować ze sobą, to według mnie to jest błędne koło, bardziej no, dostarczyć się integrować. No właśnie, tak, dostarczyć emocji przez integrację właśnie tutaj tego typu branży. Dzięki czemu według mnie no, nawet może to nagonić lepsze drużyny dla jedną dużą imprezę, ponieważ no, nie ukrywamy, drużyny, które mają trochę dalej, pochodzą z dalszych rejonów świata, chętniej zwrócą uwagę na oba turnieje z tego względu, że przez to, że jest kilka dni między nimi, wychodzi, mają niższe koszty samego przyjazdu. Wiadomo, jeszcze trzeba przelatywać, nie wiem, z Brazylii powiedzmy przez cały świat dwa razy, tylko wystarczy raz, na trzy dni wynajmę coś tutaj lokalnie i resztę tutaj akurat są dwa turnieje do ugrania, prawda? Więc tutaj akurat to również jest łakomy kącek dla dużych marek, jeżeli chodzi o drużyny sportowe. Znaczy Game Clash to jest typowy turniej. Tutaj mamy Touch the Future, czyli to expo imprezy, tak? Jak wygląda sytuacja, może nam troszeczkę nakreśl o te całe stanowiska dla wystawców? Powiem w ten sposób, tutaj akurat my weszliśmy bardzo szeroko w kierunku wystawców z tego względu, że daliśmy bardzo atrakcyjne ceny jak na tą lokalizację, na tą powierzchnię oraz wielkość samej imprezy. Bo tutaj można powiedzieć, za śmieszne pieniądze można wynająć sobie stoisko, więc tutaj również dobre to jest wśród małych firm, które planują się również wybić. Które planują się wybić na rynku nie tylko e-sportowym, ale też pozyskać klientów z różnych grup wiekowych. Więc tutaj akurat Game Clash to jest tak mówię, już sam typowy turniej, oni nie mają takich możliwości targowych jak akurat my. My bardziej się wzorujemy też na targach, a turniej to nie jest taki może sam system, dodatek. To jest coś, co ma jednocześnie zbudować dużą, potężną markę, która będzie wspierała się jak to Expo razem z turniej. No tutaj na pewno plany i plany i ogólnie założenia są bardzo wysokie. Myślę, że tutaj raczej ten pułap, jeśli chodzi o oczekiwanie i tak dalej, będzie podniesiony właśnie bardzo wysoko. Tak, ale jest realne. Tutaj akurat podnieśliśmy sobie tak wysoką poprzeczkę, którą możemy spełnić i mamy zamiar ją nawet przekroczyć. Więc tutaj akurat zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce, ale jesteśmy w dobrej myśli, na dobrej drodze. Oczywiście. Jeśli ktoś na czacie ma jakieś informacje, no to oczywiście zachęcamy. Lub pytania. Tak, pytania oczywiście, no tak, ja troszeczkę mówię, już jestem po komentowaniu i tak dalej, więc troszeczkę zagmatwany. Jeśli ktoś ma jakieś pytania na czacie do właśnie założyciela Innovation Esports Grał i inicjatora Touch the Future Expo, no i tego turnieju Husar's Cup, to gorąco zachęcam, tutaj od razu przekażę wszystko. No i polecimy dalej z tematem. Może coś chciałbyś jeszcze dodać od siebie odnośnie tego turnieju Touch the Future Husar's Cup? Jeżeli chodzi o turniej, to tutaj akurat tak David napisał komentowanie. Jeżeli chcesz po prostu komentować, to możesz śmiało komentować otwarte kwalifikacje. Nie robimy tak, inne duże organizacje blokują możliwość komentatorską, co tutaj akurat my z Sebastianem bardzo mocno odczuliśmy. No tak. Otwarte kwalifikacje będą akurat dostępne dla wszystkich. Pomijając tak, mecze na oficjalnej transmisji. Tak, dokładnie, ale wiadomo, jeżeli będzie naraz rozgrywanych 100 spotkań, no to nie ukrywajmy, ja się wybierać. I to będą również bardzo dobre drużyny tam do wyboru. Tylko zamknięte kwalifikacje będą transmitowane na wszystkich tylko na naszym kanale oraz na kanale anglojęzycznym. Nie wiem jeszcze, czy to będzie nasz kanał, czy będzie kanał, z którym będziemy współpracować. Wszystko zależy od tego,
kogo wybierzemy? Nie chcemy po prostu żadnego molocha, który po prostu wskoczy na to. Chcemy po prostu wesprzeć kogoś, kto według nas jest wart uwagi. Wiadomo też, jeżeli moloch pokaże się, że ma pod dobrych komentatorów naprawdę na wysokim poziomie, to wtedy to jest inna sytuacja. Ale przynajmniej my zauważyliśmy, że na rynku jest jeden poważny problem. Bardzo dużo komentatorów obecnie, którzy są wysoko w rankingach, ma pewne braki, które po prostu, no, nie ukrywajmy, no, są małym problemem według nas w komentowaniu. Dlatego chcemy po prostu wspierać kogoś, kto jest wart uwagi. Chodzi głównie o poziom komentatorski, więc Davey, jeżeli chcesz, możesz spróbować swoich sił tutaj w otwartych kwalifikacjach i podesłać nam potem swoje demo. Jeżeli podesłasz nam swoje demo i uznamy, że jest warte uwagi, że możemy ci pomóc, no to co zrobimy, bo tym się zajmujemy. Tak samo tutaj akurat transmisje zagraniczne, które będą nas transmitowały, podeszły nam demo, mają możliwość otrzymania wyłączności na transmisję zamkniętą oraz pojawić się na samym turnieju jako komentatorzy w języku angielskim. No właśnie, ostatnie, powiedzmy, troszeczkę te zawirowania z ESL-em, gdzie tych otwartych kwalifikacji nie można było komentować do ESL, tak, One. No szkoda, wielka szkoda, bo my tutaj również mieliśmy delikatną chrapkę na to, tak się ostatecznie nie stało, no ale to jest problem, z którym Innovation Esports Grab, czyli dawne Fairplay, nie robi sobie jakichś wielkich, samo nie robi sobie problemów, tak? Tutaj, tak jak wspomniałeś, bardzo zdrowe podejście, czyli otwarte kwalifikacje może sobie komentować tak na dobrą sprawę każdy, pomijając te mecze, które będą transmitowane na otwartym kanale, na oficjalnym kanale, więc jest to dobra okazja dla nowych komentatorów, dla osób, które się w tym bardzo mocno lubują, aby po prostu sobie spróbować skomentować, zobaczyć, czym to się je, no i myślę, że będzie sporo fajnych drużyn, żeby sobie takie mecze skomentować. No tak, w otwartych kwalifikacjach mam nadzieję, że pojawi się przynajmniej w jednych drużyny topowe z Polski, ponieważ mają one możliwość zgłoszenia się bezpośrednio do nas, by dostać się bez kwalifikacji. Znaczy bez kwalifikacji, bardziej kwalifikacji HAL TV. Więc tutaj akurat wziąłbym to troszeczkę tak z przymrużeniem oka, ponieważ tylko dwie drużyny z rankingu, według rankingu HAL TV dostają się do głównego turnieju i cztery do zamkniętych kwalifikacji, czyli to jest tylko sześć drużyn. Zgłoszą się 3-4 drużyny zagraniczne i automatycznie już blokują, powiedzmy, krajowe. Dlatego według mnie, no, warto przynajmniej raz zabrać udział w otwartych kwalifikacjach, wygrać je i dostać się automatycznie. Co według mnie na pewno lepszym rozwiązaniem niż zgłosić się i czekać z nadzieją, że nikt naprawdę wyżej w rankingach się nie zgłosi. No tak, może możesz uchylić rąbka tajemnicy? Ktoś fajny, jakaś fajna drużyna się wyzwała? Nie powiem, ale powiem ci, że Sebastian, ty będziesz na pewno zadowolony. Ja zawsze jestem, ja jestem bardzo zadowolony. Praktycznie z każdego meczu. No. Z tego, co mi już wiadomo, już jest mocno zainteresowana sama topka Polski. Więc tutaj, może, no, sama topka. No wiesz, ja już troszeczkę powoli łapię tego doświadczenia. Gdzieś udaje się łapać te mecze Aves, Izako Bors, ostatnio Wisła, więc moje takie, powiedzmy, komentatorskie portfolio w końcu gdzieś tam zaczyna się rozkręcać, wygląda coraz lepiej. No i chcę być w 100% przygotowany właśnie na te mecze, na te kwalifikacje, no i później na ten wielki turniej, który na pewno będzie niesamowitym przeżyciem dla mnie, jako komentatora dopiero wchodzący, tak, wchodzący w tą scenę sportu, tak na dobrą sprawę, dzięki tobie, bo tak komentuję gdzieś może od 3, może 4 miesięcy, no ale na pewno dla ciebie też będzie to niesamowicie wielka sprawa, bo wiem, że troszeczkę we sporcie siedzisz z przerwą, gdzieś, gdzie troszeczkę sobie odpoczywałeś, później ci chłopaki wciągnęli, jak dobrze pamiętam, wyciągnęli cię za siłę, na siłę, że potrzebują cię po prostu i no teraz to wygląda bardzo prężnie i bardzo, bardzo obiecująco. Tak, potrzebowałem troszeczkę odpoczynku od tego wszystkiego, też wiadomo, tutaj jeszcze syn mi się wtedy urodził akurat, trzeba się pozająć z rodziną, ale wróciłem, może powiedzieć, z większą dawką sił i chęci do tej pracy, tak, z pompą w pewnym sensie. Więc tak, mam więcej po prostu też chęci oraz siły na pracę z tym projektem.
Szczególnie, że nie ukrywam, miałem mały kryzys, ale to taki bardziej typu trochę sobie odpocząć, odchamić się i wracamy z podwójną siłą. No, tak jak husaria. Jak husaria, dokładnie. Polska husaria. No i tak jak wspominaliśmy, bardzo wiele sobie obiecałem po tym całym projekcie. Touch the Future, no i sam turniej Husar's Cup. No chcemy, żeby on na polskiej scenie namieszał. Są ku temu predyspozycje bardzo duże. Tak jak wspominaliśmy, jest to pierwsza edycja, gdzie minimalna pula nagród, oczywiście mówimy o puli pieniężnej, aktualnie wynosi 15 tysięcy euro. No jest to minimum. Dolarów, tak, więc jest to no ponad 50 tysięcy złotych, tak? Nie ma co ukrywać, więc jest. Jest o co walczyć. Jest, że tak powiem delikatnie, o co się bić. Nieczęsto na polskiej scenie można oglądać takie właśnie pierwsze edycje turniejów, tak, bo to pierwsze edycje, gdzieś te pierwsze inicjatywy, z taką fajną pulą. I tak jak mówię, skąd w ogóle narodził się? To znaczy mówię, że dzięki Zagłębiu Sportu udało się tutaj to Expo tak załatwić, ale ten pomysł, czy on od dłuższego czasu w tobie zalegał, czy gdzieś jakoś na, no nie wiem, w tym ostatnim okresie narodził się i przeszedłeś do działania? Znaczy, jeżeli chodzi o budowanie tego typu targów czy turnieju, to u mnie się zrodził już dawno, dawno temu. Wozi się po całym kraju, znaczy wozimy to gdzieś więcej. Teraz wozimy się głównie po całym kraju, że będzie po dużych turniejach, może za granicę się dużo woziło, po dużych, różnych targach, turniejach, tego typu przedsięwzięciach. Nie jeździłem zwykle tak i nie po prostu for fun, zabawić się i tyle, tylko bardziej w kontekście zdobywania doświadczenia, zdobywania znajomości i tego typu. Staram się tutaj zbudować jak największe swoje doświadczenie, swoje portfolio tutaj pod względem organizacji tego typu, a że obecnie na rynku jest zamknięta dość mocno strefa, by dostać się do jakiegokolwiek turnieja, ja na jakieś takie stanowisko, nie mówię jakieś wysokie, tylko znaczące. W obecnych czasach no, ciężkie to jest, łatwiej jest organizować coś samemu. Nie interesuje mnie żadne małe turnieje i inne rzeczy, ponieważ to było troszeczkę taki degres bardziej w moim wypadku niż progres. Dlatego postanowiliśmy zbudować coś dużo, dużo większego, coś co wprowadzi nas oraz osoby po stronie tego projektu w troszeczkę wyższy poziom e-sportu, powiedzmy. I ogólnie rozrywki elektronicznej czy rywalizacji elektronicznej. I na tym właśnie bazujemy. Turniej, tak mówię, tutaj akurat był dokładnie, Łukasz, kolejne wyzwanie. Tak jest. Dokładnie. Tutaj akurat to bardziej cieszę się, że jesteś z nami i liczymy na ciebie. Tutaj bardziej chodziło o to, że trzeba było właśnie to zrealizować, kiedy jest ta możliwość. A co do puli, no mała ona nie jest, nie jest może tak wysoka i wiadomo, jak niektóre topowe turnieje w kraju, ale z tego co nie wiadomo, jesteśmy top 4, może top 5 maksymalnie, jeżeli chodzi o wysokość puli. Nawet Puchar Polski Cyber Sportu przebiliśmy, tam jest 50 tysięcy. Oczywiście tego są jeszcze inne tam dodatki, ale to już samym tym przebiliśmy turnieje, które są organizowane od X czasów w tym kraju. Pierwsza edycja Touch the Future Expo odbędzie się właśnie na hali Expo w Sosnowcu. Czy będzie to stałe miejsce, no i cyklicznie będzie to powtarzana impreza, czy planujesz jakie zmiany odnośnie umiejscowienia, czy będzie to no, kojarzone po prostu z Sosnowcem? Znaczy, to na razie będzie kojarzone z Sosnowcem, ponieważ ustaliśmy warunki, że właścicielem to nie jesteśmy my, Innovation Sports Group, a właścicielem praw do Expo jest Sosnowiec, Zagłębie Sosnowiec. I w tym wypadku my jesteśmy po prostu głównym organizatorem, wraz z którym właśnie z Zagłębiem Sportu organizujemy całe targi, a turniejem zajmujemy się głównie my. I to będzie powiązane z samym Sosnowcem, z samą halą Expo Silesia, z tego względu, że chcieliśmy znaleźć inne miejsce, żeby się nie dublować podobnych imprez w miejscach w kraju, a jednocześnie stworzyć taką bardziej kolebkę turniejową.
Oprócz tego turnieju, jeżeli wszystko wyjdzie tak należy, co czego się spodziewam, w przyszłym roku oprócz drugiej edycji również Loterii Sosnowca, w planach są dwie, może trzy podobne imprezy. Nie wiem, czy na taką skalę, ale planujemy tego więcej. Również o tych projektach, o których wspomniałem, dwóch, będą one wymagały od nas takiej ilości nakładów pracy, że zapełnimy tą pustkę, jeżeli chodzi o to, między przerwami choćby samym Sosnowca, jeżeli pozostajemy tylko przy Sosnowcu, więc tak naprawdę oj, będzie się działo. Właśnie. Może jakieś zdradzisz jeszcze troszeczkę rąbka tajemnicy odnośnie jakichś inicjatyw, jeśli chodzi o Innovation Esports Group. Już całkowicie w tym momencie, tylko w tym jednym momencie, pomijając Start the Future i Huses Cup, na czym jeszcze samo Innovation Esports Group będzie się skupiało? Oprócz na budowaniu targów oraz turnieju e-sportowego, właśnie tego, który obecnie robimy, skupiamy się również na budowaniu pewnego rynku e-sportu, który jest w tym momencie troszeczkę według nas odizolowany. Chcemy stworzyć portal, czy jesteśmy w trakcie tworzenia portalu e-sportowego, który umożliwi graczom budowanie organizacji, zdobywanie sponsorów, nowych graczy, trenerów i całej reszty kadry, która będzie właśnie powodowała progres rozwoju nowych organizacji. To jest według mnie potężny problem, ponieważ 90% graczy czy osoby powiązane ze sportem jest mocno anonimowych. By cokolwiek się dowiedzieć na ten temat, trzeba się naprawdę mocno wysilić. To jest czas. Będąc właścicielem organizacji, bardzo dużo czasu traciłem na coś, czego by szło tak naprawdę uniknąć. Jeżeli jest gracz, powiedzmy, stopki Polski, świata czy czegokolwiek, zdobycie informacji na jego temat to jest tak naprawdę 3 minuty. Wystarczy wpisać jego imię, nazwisko czy nick w Google i wszystko już wiemy. Jeżeli chodzi o graczy, którzy są mniej rozpoznawani albo którzy są nowi na rynku, jest to praktycznie nierealne. Właśnie po to chcemy stworzyć ten portal, by łatwiej było zdobywać nowych graczy, by łatwiej było weryfikować, czy jest, niekoniecznie chodzi o skillowo, ale czy również jest osobą wartą uwagi pod względem zgrania, zachowania, czy podejścia do pewnej sytuacji oraz tak samo pod względem potem również samych organizacji, czy nie są jakimiś organizacjami, które lepiej unikać, czy na przykład właściwie organizacja ma dobre podejście, czy zbytnio blokuje graczy, tak samo dochodzi trenerów, całą tą resztę, co również będzie ułatwiało nawet firmom możliwość znajdywania pomniejszych organizacji, by je wspierać jako sponsor. Dużo firm chętnie chciałoby wejść w e-sport, wspierać mniejsze organizacje, ale mają problem z weryfikacją tego. I to jest dość poważny problem. Wiadomo, nie stać ich na wspieranie dużych organizacji, ponieważ to wiąże się z dużym nakładem finansowym, dlatego starają się wspierać mniejsze organizacje, ale obecnie czasem jest to duże ryzyko z powodu sporej rotacji składów, podejścia właściciela nawet i tak dalej, więc dlatego chodzi bardziej o to, żeby też ułatwiało weryfikację już firmom tego typu przedsięwzięcia. A drugi projekt jest tak samo duży, tylko że nie chcę na razie nic zrozumieć na ten temat, ponieważ to jest taka mała tajemnica. No powoli nam się tematy, kurczę, wyczerpują. Może chciałbyś coś jeszcze dodać od siebie dla osób zainteresowanych projektem, jakoś zachęcić do brania udziału w Husers Cup, aczkolwiek wydaje mi się, że sama pula i tak jest już niesamowitą zachętą. No i oczywiście jeśli chodzi o odwiedzenie targów, tak, na Expo. Tak, tak. Więc proszę, dodaj coś od siebie własnymi słowami. Pozostawiam mikrofon kolejny raz do twojej dyspozycji, tak, jaki widzę. Fajnie, fajnie. Co do tego wszystkiego, tak mówię, tutaj pula akurat zachęca, ale to nie chodzi tylko o to, pulę, chodzi też o sprawdzenie samego siebie, zagranie z kimś przeciwko naprawdę dobrym graczom, dobrą organizacją. To jest kolejna okazja, by móc się sprawdzić. Nie potrzeba do tego dostawania się do wysokiej ligi, dostawania się płacenia wpisowych, ponieważ turniej jest darmowy. Tak samo jak impreza, tak naprawdę impreza jest darmowa, wstęp jest darmowy. Zostaną uruchomione specjalne połączenia z miast ościennych, dzięki którym będzie można śmiało dostać się na tereny targów. I
powiem w ten sposób. No wiadomo, też będzie możliwość kupienia biletów, by wejść troszeczkę wcześniej, bez kolejki, całej tej reszty. Ponieważ nie wiemy, jakiej ilości ludzi możemy się spodziewać, mamy po prostu swoje jakieś tam przeczucia. Ale według mnie będzie warto, bo mamy też kilka ciekawych niespodzianek na miejscu, których rzeczy, które po prostu jeszcze nigdy były w żadnej imprezie, według mnie tego typu, nie tylko w kraju, ale również za granicą. No brzmi ciekawie. No co, to chyba będziemy powoli kończyć, tak? Chyba, że chcesz jeszcze poruszyć jakieś tematy. Nie, wszystko jest, chyba ludzie wszystko wiedzą, tak mówię. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, śmiało pisać na Innovation Sports Group, czy strona internetowa ruszyła Touch the Future, tak? Dokładnie. Jeśli mógłbyś przypomnieć adres strony. ttfe.pl i tam jest możliwość wysyłania swoich zapytań bezpośrednio do mnie, one dochodzą, więc to akurat dostaniecie bezpośrednio ode mnie odpowiedzi, postaram się jak najszybciej, zwykle odpowiadam w ciągu godziny, czasami troszeczkę dłużej, wiadomo, praca i to jeszcze jest rodzina, więc tutaj akurat no, nie ma takiej możliwości ciągłego nadzorowania maili. I tak mówię, że ktoś chce nawet pomóc przy projekcie, chciałby się czegoś nauczyć, chciałby zrobić coś, się nie bać, po prostu pisać. I my nie gryziemy, my po prostu staramy się pomagać ludziom i wiemy, jak to jest ciężko się wybić na rynku, więc tutaj tak na przykład David, tutaj możesz nawet teraz tą próbkę wysłać i możemy nawet połapać również na kanale Fair Play jakieś transmisje mniejszych spotkań. Tutaj Sebastian jest już bardzo zajęty, nie Sebastianie? Tak. To będziesz mieć możliwość, David, tutaj akurat komentowania, jeżeli zobaczymy, że jest możliwość, no to damy ci tę możliwość. I również parę dobrych rad, jak już ja tam mam jakieś komentowania, to jestem tu w życiu. Ja też powiedzę ci, Sebastian, może nawet dać jakieś rady. Ja tak, jak będę miał okazję, to oczywiście zachęcam do podesłania mi tam gdzieś próbki. Dobra, no to w takim razie będziemy kończyć. Poruszyliśmy najważniejsze tematy, tak więc jeszcze raz przypominamy. To jest 7-8 marzec, rozpoczęcie otwartych kwalifikacji do turnieju Husar's Cup, natomiast sama impreza Touch the Future Expo odbędzie się w czerwcu, dniach, przypomnij mi Dawid? 12-14. No właśnie, tak, teraz właśnie odpaliłem jeszcze kalendarz z boku, żeby nie było. Chciałem dobrze zapamiętać, które są dni weekendu. Tak, 12-14 czerwca, zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej tfte.pl. No, również będzie strona Husar Cup uruchamiana w ciągu najbliższych 2-3 dni. Po prostu są robione ostatnie poprawki. Tak samo fanpage Husar Cup, gdzie będą wszelkie informacje oraz linki do miejsc, gdzie będziemy zapisywać się do otwartej kwalifikacji. Tak więc dziękujemy ślicznie, że byliście tutaj dzisiaj razem z nami. No, odpowiadał na pytania oraz udzielał wywiadu, no właściwy człowiek na właściwym miejscu. Dawid Mracha, czy właściciel organizacji Innovation Esports Group. Dziękujemy, Dawidzie. Dziękuję bardzo. A całą transmisję prowadzi dla was Sebastian Divox. Mazek, trzymajcie się i do usłyszenia.